Hej wszystkim, z tej strony Artur z kanału Artbike. Dzisiaj, tak jak obiecałem, spróbuję skończyć baterię, którą rozpocząłem jakiś czas temu. Jest to bateria z ogniw od e-papierosów. Ogniwa wszystkie sprawdziłem, mają około 1500 mAh. Bateria, będzie to bateria 6S11P, czyli będzie to bateria składająca się. Tutaj macie 6 sztuk w rzędzie i 11 sztuk pionowo. Czyli 11 sztuk będzie połączone równolegle. Te 11 sztuk będzie połączone równolegle, a te 6 będzie połączone szeregowo. No i co będzie nam potrzebne do tej baterii, żeby ją skompletować oczywiście. Tak jak powiedziałem, najpierw ogniwa trzeba sprawdzić. Ogniwa zostały sprawdzone już, co pokazałem na wcześniejszym moim odcinku. Potem trzeba ogniwa spakietować, tak jak to zrobiłem. No i następnie co? No będzie nam potrzebna dobra lutownica. No tutaj widzicie, mam lutownicę. Dobra cyna. Bardzo ważne jest, żeby była dobra cyna, także zróbcie jakieś próby. Jeżeli nie będzie wam wychodziło lutowanie, to wywalcie cynę, kupcie dobrą cynę. Jakiś kwas. No tutaj mam taki kwas, jest bardzo dobry. Będzie nam potrzebny oczywiście BMS. Tu mam 60-amperowy BMS. Ja używam BMS-y tylko takie 60 amper, minimum 40. Nie lubię się bawić w jakieś tam 15-14 amper, bo to wiadomo, to potem wszystko się psuje. To jest wszystko tak na styk robione, tak jak Chińczyki robią, no nie? Będzie nam potrzebny przewód miedziany. Użyjemy sobie takiego przewodu. No, on powinien wytrzymać dosyć dużo amper. Będą nam potrzebne małe przewodziki. Widzicie? Coś takiego. Oczywiście uzyskałem te małe przewodziki z tego dużego przewodu, no nie? No, możecie kupić coś takiego, sztywne przewody, coś takiego. Bardzo dobre są. Ale wam pokażę, jak wygląda szpulka. O, szpulka wygląda tak, widzicie? No, z tym przewodem. Ja to kupiłem na Karbucie za 1 funta, taką szpulkę, także nieraz można taką trafiejkę sobie szczelić. I parę pasków takich. Później wam wytłumaczę, po co będą nam te paski. One po prostu nam odizolują przewód od baterii. Bardzo dobra sprawa. Wszystko robię bardzo, bardzo małym kosztem, także nie dziwcie się, że po prostu używam kartona, wiecie, taśma oczywiście do malarska taśma zwykła. Też jest dobra, dobrze izoluje. To po co? Dobrze izoluje i ona dobrze odprowadza ciepło. Tak samo ta taśma. Jak wiemy, papier dobrze odprowadza ciepło. Pali się ładnie, ale ciepło odprowadza dobrze. Nie kurczy się, wytrzymuje w miarę duże temperatury. No to zaczynamy, zaraz zobaczycie. Ok, panie i panowie, połączyłem już dwie sekcje, ale powiem wam, że jest to bardzo żmudna praca i nie chcę mi się już więcej robić. No, wygląda to tak. Pokażę wam z bliska. Także dwie sekcje mamy już połączone ze sobą. Po tej stronie zostaje nam jedna. Później musimy tylko zrobić po drugiej stronie. Sprawdzić napięcia i elegancko. I kończymy tą zabawę. Także bateryjka taka typu śmieciowego będzie gotowa może jutro. Nie chce mi się robić. Powiem wam coś. Jak lutujecie taką baterię i naprawdę czujecie już, że wam się nie chce, to nie róbcie tego. Zróbcie sobie kawę, herbatę i dajcie sobie spokój. Bo może wam później coś nie wyjść. Także zróbcie tak jak ja, albo jakiegoś drinka sobie wypijcie, czy piwko. No i zapraszam do jutra. Dla was to będzie za minutę, dla mnie to będzie jutro. Hej, witajcie, właśnie przyjechałem z pracy i mówię, wezmę się za tą baterię z powrotem, aby skończyć to i pokazać w końcu wam ten mój szalony pomysł, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. I pokażę wam teraz, jak wyprowadziłem teraz minus. Także zrobiłem to w taki sposób, zobaczcie. Tak jak widzicie, ten grubszy przewód poszedł na górę, a małe druciki zostały przylutowane do ujemnych końcówek baterii. I wygląda to w taki sposób. To jest dobre lutowanie. Zaleca się takie lutowanie baterii, ponieważ ona się w ten sposób nie przegrzewa. Nie grzejemy baterii, tylko widzicie, cała praca odbywa się praktycznie tutaj na górze. No i dobra, idziemy dalej. Ta strona już jest oczywiście zrobiona. Już ją zaizolowałem. Aha, i to co muszę wam powiedzieć, że
No doszedłem do tego, że ten BMS jednak jest 7S, nie 6S, także będę musiał jeszcze jedną partię baterii użyć. O, zobaczcie, tam leżą sobie bateryjki. Już się przygotowałem. Na pewno spytacie się, skąd mam tyle tych baterii. Powiedziałem w pierwszej części, skąd mam te baterie, także musicie obejrzeć tą pierwszą część. No i dziękuję na razie. No właśnie skleiłem następną sekcję, zostały jeszcze raz i dwa. Bo jeżeli dołożę tych baterii, tutaj zobaczcie, muszę dołożyć 11 takich bateryjek. Tak, żeby było 7S, czyli zostały nam raz, dwie sekcje i wyprowadzenie plusa, tak samo jak zrobiłem z minusem. I baterię mamy gotową, przystąpimy sobie do podłączenia BMS-a. Przed chwilą zrobiłem zwarcie, tu mi się zwarły te dwa przewody. Musicie uważać, żeby Wam czasami nie spadł taki kawałek, bo może spaść i zrobić zwarcie i wtedy możecie mieć bardzo przykro, powiem Wam. Bateria może zacząć się palić. Chociaż może niekoniecznie od razu tak szybko się Wam zapali ta bateria, ale lepiej uważajcie. Za każdym razem jak skończycie lutować, tak jak ja tutaj właśnie, sprawdźcie, czy wszystko dobrze dolega, czy wszędzie luty są dobre. O kurczę, zobaczcie, no jak szturchłem Wam telefon, no. A można sobie nawet to nagrać, widzicie, o, tak jak ja teraz robię i sobie można przeskanować powoli na telefonie. Wiadomo, nie wszyscy mają dobry wzrok, a ten telefon trochę nam, jakby nie było, potrafi przybliżyć obraz. No, jak sprawdziliśmy sobie, że wszystko jest ok, no to izolujemy. Do tego celu wykorzystuję taśmę malarską. O. Już mamy pewność, że nam się żadno zwarcie nie zrobi. Powiem, że to bateria bardzo mała jest i bardzo lekka. Aż mi się nie chce wierzyć, czy to będzie miało 16 amper. Wiecie, bo jak kupujecie baterię nawet 10-amperową, to jednak są pokaźne baterie. To jest bateria malutka. Fajnie by było, jakby zadziałała. Tylko skąd ja bym wziął następne ogniwo od papierosów, jak chłopaki przestały palić chyba. No dobra. No i to by było na razie na tyle. Ok, panie i panowie, tu mam już zakończoną robotę. Także bateria wygląda w ten sposób. Proszę popatrzeć. Ja ją poobracam. Wiadomo, wynąłem ją na razie taką taśmą. Później na to pójdzie karton. I włożymy ją w jakąś termoskurczliwą. Opakowanie termoskurczliwe. Ale na sam początek przyjrzyjcie się BMS-owi. Wszystko zostało podłączone. Widzicie, tu macie bezpiecznik. Tak, 25 A bezpiecznik dałem. No i zobaczcie, tutaj BMS zaczyna się od plusa. No i później do tyłu jest pierwsza, druga, tam wiadomo, każdy wie chyba, jak BMS się podłącza. Jeżeli nie, no to nakręcę specjalnie film. Później dam jeszcze schemat, jak ten BMS był podłączony. No i co, no sprawdzimy sobie, ile ma volt bateryjka. Bateryjka była robiona na ogniwach rozładowanych, także ja nie robię baterii na naładowanych ogniwach, ponieważ kiedyś mi taka bateria niechcąco się skleiły końcówki i po prostu się sfajczyła. Także to nie było za ciekawe doświadczenie z mojej strony. Dobra, bateria ma 23,9 V. Także wszystko jest ok. Tu mamy plus, tu mamy minus. No tak z ciekawości mogę tylko podłączyć silnik. Ta bateria będzie obsługiwała ten silniczek, o zobaczcie, widzicie, to jest taki kit do rowera elektrycznego. On ma 350 W, to jest zwykły silnik DC, 24 V. Montowany jest na tylnym kole, no nie wiem jak to powiedzieć, na tylnej śrubie. Tak z boku jest montowany i tutaj jest, widzicie, jest przykładnia. I ta zębatka napędza tylną zębatkę, która napędza nam rower. Do tego kitu jest taka specjalna zębatka jeszcze, którą dokładamy z wolnobiegiem.
No i tak to wygląda. No możemy podłączyć to do baterii, tak, aby na początek zobaczyć, czy w ogóle bujnie się to. No uwaga, czekaj, podniosę to trochę na was. Zobaczymy, co się stanie. Czy bateria nam wybuchnie, czy nie. No, widzimy. Bateria jest rozładowana, ale silnik jeszcze kręci, także BMS jeszcze przepuszcza jej jakieś tam napięcie. Co podskakuje. Czekaj, się obrócę. No i to ma nawet takie fajne obroty. Powiem wam, zrobiłem parę rowerków z takim silnikiem i nawet całkiem fajnie pracuje to. Jak dobrze sobie wyregulujecie i dacie dobry, mocny łańcuch, to ten rowerek nawet daje radę. Także czekajcie na testy. Niedługo postaram się to zrobić w ciągu tygodnia, tak abyście mogli sobie obejrzeć, ponieważ sam jestem ciekawy, jak będzie chodziła bateria z ogniw od papierosów w rowerze. No wyobraźcie sobie, że to ma 16,5 ampera. Poczekajcie, zaraz ważę wam, ile ta bateria waży ogólnie. Ok, tu mamy wagę i zaraz ważymy, ile waży ta bateria. Powiem wam, że jedna z lekszych baterii, które zrobiłem. Także macie bateria, która ma 24 V, 7S11P, 24 V, 16,5 ampera i waży 2,261 kg. No to jest nic. No to jest praktycznie, kurczę, nic, naprawdę. No. Zobaczymy, jak ona jeszcze się spisze w warunkach polowych. Zrobimy sobie parę testów. Sam jestem ciekaw, jak to będzie działało, także subskrybujcie mój kanał, sypnijcie tam jakimś lajkiem, dajcie komentarz, jeżeli komuś coś się nie spodobało, to co zrobiłem. Jeżeli się podobało, to możecie napisać, że się podobało. Ja jestem otwarty na wszystkie komentarze. Także chyba jestem pierwszą osobą, która zrobiła baterię do e-bajka z ogniw od e-papierosów. Muszę to jakoś uczcić. Jadę po piwo. Dziękuję.